W miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu są przygotowane miejsca dla piesków, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy. Jak widać, Opole dla Ukrainy pomagamy jak tylko możemy. A na chwilę obecną, czego wam trzeba, jak przyjadą nowi rezydenci? Mamy duże zapasy suchej karmy. Jeśli można, to prosimy o puszki, ale takie naprawdę dobrej jakości, nie z marketu, żeby te psy po tej gehennie, którą przeżyły w drodze do nas, mogły się najeść i najeść się dobrze. Czy indywidualne osoby też mogą do was dostarczyć psy, jeśli na przykład przyjechali z Ukrainy, nie mają co z tym psem zrobić, na przykład jak do hotelu, czy mogą je po prostu tu zostawić, aby tego nie musieli robić? Są trzy wersje, czyli znalazłem psa, bo taki telefon też już był, że znalazłem psa i go wziąłem ze sobą wjeżdżając, więc traktujemy jako znalazcę. Są tak zwany hotel, hotel niestety trzeba opłacić, ale jest też coś takiego, że no już nie mam co z tym psem zrobić, więc zrzekam się praw na rzecz schroniska i schronisko będzie szukało domu. Ta opcja hotelowa gwarantuje nam coś takiego, że jeżeli znajdziemy dom, w którym można trzymać zwierzęta, można odebrać swojego psa. To jest nie dotyczy tylko uchodźców, że tak powiem, z Ukrainy, ale nawet naszych polskich, że tak powiem, zwierząt, że można to właśnie w ten sposób rozwiązać. Można oficjalnie oddać, można przetrzymać w hotelu albo znajdować. Te kojce jeszcze są puste, na całe szczęście, ale niestety wkrótce się zapełnią, bo psy z Ukrainy do nas napływają, tak jak i uchodźcy w dużych ilościach. Więc pamiętajmy, żeby pomagać i żeby nie zapomnieć o czworonożnych przyjaciołach i dostarczać tutaj do schroniska mokrą karmę.